Gruczoły wydzielania wewnętrznego, jądra lub jajniki, trzustka, nadnercza, tarczyca i gruczoły przytarczyczne. Ich praca polega na wydzielaniu hormonów. Najważniejszym gruczołem jest przysadka. Jej średnica wynosi tylko 1 cm, ale jest ona ponad wszelką wątpliwość dyrygentem całej orkiestry. Jednak nią kieruje podwzgórze. Podwzgórze, które znajduje się w samym środku mózgu. Otrzymuje ono wiadomości przesyłane przez układ nerwowy i koordynuje jego funkcjonowaniem poprzez układ dokrewny. Hormony mają one ogromny wpływ zarówno na poszczególne organy, jak i cały organizm. Na przykład adrenalina, która jest produkowana przez nadnercza, jest hormonem, który pobudza całe ciało. Adrenalina działa pobudzająco. Gdy trzeba, rozszerza ona naczynia krwionośne w mięśniach, co sprawia, że mogą one zwiększyć swą wydajność. Adrenalina przyspiesza czynność serca, a także zwiększa stężenie glukozy we krwi, która daje organizmowi energię. Adrenalina rozszerza źrenice i oskrzela oraz pomaga nam radzić sobie w stresujących sytuacjach. A co ty tutaj robisz? Chwileczkę. Chodź tu. No, dlaczego jak pragnę zdrowia buszowałeś w mojej brodzie? Ja tego pracowałem, mistrzu. Akurat w mojej brodzie? Dziwne. Ale naprawdę, i to bardzo ciężko pracowałem. O... No dobrze, tym razem ci wybaczę, ale odbierzesz wreszcie ten telefon? Tego... Halo? Tak, tutaj pod wzgórze. W czym mogę pomóc? Możesz wreszcie wziąć się do roboty i odczytać informacje? Ależ oczywiście, w tej chwili. Natychmiast zacząć wydzielanie hormonu tyreotropowego w celu pobudzenia tarczycy, żeby przyspieszyć metabolizm. Zaczęli kolejny mecz i będzie naprawdę ostro. Aktywować komórki alfa w trzustce w celu wydzielenia glukagonu. Mięśnie pilnie potrzebują paliwa i trzeba naruszyć zapas glukozy. To wszystko są hormony, prawda? A my jesteśmy pod wzgórzem, częścią mózgu. Przecież nie produkujemy hormonów. Przyjacielu, my tutaj w mózgu wszystko koordynujemy i przekazujemy rozkazy. Ale dokąd? Tu. A? Tu? Nie głup, Tasie, pod podłogę, na piętro pod nami, do przysadki mózgowej. A rozumiem, pod podłogę. Znowu. Mam już tego dosyć. Cisza! Co tam się dzieje? Asystenci oczywiście. Ci asystenci jak zwykle błaznują. Thank you.
Gotowy. Okej. Gotowy. Gotowy. O, a, rozumiem. Muszę to pociągnąć, żeby wystartować. Czekaj. Hormon TSH, odpowiedzialny za pobudzanie tarczycy. Polecisz w tamtą stronę. Chwileczkę. Jeszcze tabliczki z numerami. No chodźcie, chodźcie, hormony. Czeka was naprawdę długa podróż. Do samej tarczycy. Co to? Uważajcie trochę. To ich powinno nauczyć. O, a co to za śmieszne silniczki? To, moja droga, są hormony TSH w drodze z przysadki do gruczołu zwanego tarczycą. Powiedzą jej, żeby wysłała inne hormony, których zadaniem będzie aktywacja procesu wytwarzania energii. A co leci tam? To samo, czyli hormony tropowe, drogie dzieci. Hormony tropowe, mówi pan? Brzmi mądrze. Ja już tak dłużej nie mogę. Jestem kompletnie wykończony, nie mam już siły. Ci na górze zmuszają nas do ciężkiej pracy o suchym pysku. Kolega ma rację, to po prostu nieludzkie. I co, to wszystko? Przecież nasze piece są olbrzymie. Taka odrobina paliwa nam nie wystarczy. No tak, pięknie. Znowu skończyła się glukoza. A za chwilę skończy się nam także tlen. Oni nas lekceważą. Nie mogą nas prosić o dostawę energii, skoro nie mamy żadnego paliwa, żeby tę energię wytwarzać. Muszą nam w końcu coś przywieźć. Rezerwy cukru są pełne. To samo z tlenem. Jestem pewien, że mają go mnóstwo. Widać, trzeba czasu, żeby nam wszystko tutaj dowieźć. Długo nie wytrzymamy. Ogień prawie wygasł. No, moje drogie fiolki jodu, jesteście moją pociechą, moim wsparciem. Dajecie mi tyle radości. A musicie wiedzieć, że tarczyca jest największym, ba wyjątkowym, unikalnym magazynem jodu w całutkim organizmie. I to wszystko należy do mnie. Tutaj, proszę pana. Kto tam? Przyszliście mnie szpiegować, co? Czy to jest magazyn jodu? A to czemu? Bo widzi pan, przynieśliśmy nową dostawę. Świeży jod dla pana. O, doskonale, po prostu doskonale. Wspaniały, drogi jod, cały dla mnie, cały mój. Jestem za niego odpowiedzialny. Zanieście go tam. Cudnie, zaczekajcie. Muszę sprawdzić, czy aby nie wynosicie. Czego nie wynosimy? Jodu oczywiście.
Pokaż ręce. No już, pokaż. Są puste, nie wynoszę. A wy dwaj? Ej. Nie, nic. Możesz iść. A ty pokaż ręce. Zatem zaniosę fiolki do mojego sejfu. Stary dureń, nie rusza się stąd na krok. Trochę szurnięty. Trochę? Ten stary ma totalnego świra na punkcie jodu. Myśli, że cały jod należy do niego. Że też takie harpagony chodzą po świecie. A, mój drogi jod, mój kochany, najdroższy jod, tak. Mam niewyczerpane zapasy jodu, niespożyte zapasy. Jeden mikrogram? Wspaniale, nawet dwa. Trzy mikrogramy, fantastycznie. A teraz co? Po prostu łapiemy jod i w nogi. Stary na pewno się wścieknie. Zapasy jodu są po to, żeby ich używać, prawda? No bo po cóż by innego? Wiesz, on lubi patrzeć na fiolki, przestawiać je, liczyć i trzymać je zamknięte w sejfach. No dobra, wobec tego ty idź i weź kilka. Nie, nie, ty musisz iść! No dobra, maluchy, potrzebujemy jodu do produkcji hormonów. Przyniosłyście go czy nie? Nie dam ani jednej fiolki z moich rezerw. Błagam, niech mi pan nie zabiera jodu. Ależ, panie Kutwo, panie skarbniku, zapasy jodu są właśnie po to, żeby ich używać. Ale mnie już prawie nic nie zostało. Jod to niezwykle rzadki pierwiastek. A może przyjdzie pan do mnie innym razem, co? Niestety, ale dostałem rozkaz. Muszę robić, co mi każą. Organizm potrzebuje jodu. Czy to naprawdę takie pilne? Cóż, niech pan sam spojrzy. Co? Nie, nie, nie! Polecenie z mózgu przysłane przez przysadkę. Co? Nie oddam jodu! Tutaj napisano, że tarczyca musi wytworzyć hormony, żeby przyspieszyć produkcję energii. Co? Nie, nie, nie! Więc proszę nam oddać rezerwy jodu! Natychmiast uwolnić rezerwy jodu! Natychmiast uwolnić rezerwy jodu! Natychmiast uwolnić rezerwy jodu! Moje fioleczki! Mój drogi jod! Dobrze, 8,5, 9, 10 mikrogramów jodu. Doskonale. Wymaszerować? Rabusie, złodzieje, mordercy, szabronicy! Gdzie jest sprawiedliwość? Jestem zgubiony, zamordowany! Podcięli mi gardło, zabrali cały jod! Co ja teraz pocznę? Gdzie on jest? Gdzie go ukryli? Jak ja go teraz znajdę? Dokąd mam się udać? Może tutaj? Tutaj? Albo może tutaj? O, łapać złodzieja! Oddaj mój jod, ty durniu, skończony durniu! Nie, to przecież ja sam. Czy ja oszalałem? Wariat. Po prostu najprawdziwszy wariat. Powinni go zamknąć. Zgubiony. Na zawsze bez jodu. Ej, czy to jest magazyn jodu? Tak, w rzeczy samej. Jestem skarbnikiem. Popatrz, wszystko mi zabrali. Nic już nie zostało, no prawie nic. Co się ze mną stanie, pytam? Nie mam już wcale jodu, wynocha! Panie skarbniku, przyniosłem kilka fiolek. Cudownie! Przyniosłeś mi fiolki z jodem. Uradowałeś moje serce. Krok po kroku odbuduję mój wielki skarb. Ale chwileczkę, w koszykach jest mało jodu, bardzo mało. Tyle tylko przyniosłeś? Na pewno? Następny hormon gotowy. Szybciej!
Co ty wyprawiasz? Dosyć wygłupów! Do roboty! Siema! Dzięki! Hormon tarczycy! Hormon tarczycy! Spójrzcie do góry, dzieci. Widać, tarczyca jest dobrze poinformowana, bo nad nami lecą hormony zawierające jod. Mhm. Świetnie. Hormony trzustkowe są już w drodze. Dobrze, dobrze. Glukagon będzie mi bardzo potrzebny do uwolnienia glukozy z wątroby, ale najpierw trzeba trochę adrenaliny do pobudzenia układu nerwowego i serca. Jesteście gotowe do produkcji adrenaliny? Nadnersa, do roboty! Adrenalina na start! To bez wątpienia najsilniejszy ze wszystkich hormonów. Gotowe? Już! Lećcie prosto do serca! 90 uderzeń. 92. 93. Przybyłyśmy pobudzić serce. Właśnie takie dostałyśmy polecenie. Tętno ma wynosić 120 uderzeń na minutę. No, do roboty! To 20 uderzeń na minutę, dobrze. Ale uwaga, może się przemęczyć. Potrzebujemy więcej tlenu. O, widzę, że tlen już niosą. A co się dzieje z cukrem? Widzisz, drogi kolego, ciągle cię wyprzedzam, bo jestem najmądrzejszym, najszybszym, najlepszym i największym krętaczem... biegaczem w organizmie. Biegnijcie, chłopcy, do trzustki. Nie ma czasu na przechwałki. To bardzo pilne, chyżo. No popatrz tylko, a my nigdy nie odpoczywamy. Właśnie, a przydałaby się nam choć mała siesta. Wyprodukujcie szybko glukagon do uwolnienia rezerw glukozy. Tak, bardzo, bardzo pilne, pilne. Jestem gotowy, dobrze, dziękuję. Świetnie. Gotowe? Waszym celem są fabryki w wątrobie i ich rezerwy glukozy. Dobrze, cząsteczki glukagonu. Start! My, cząsteczki glukagonu, przybyłyśmy uwolnić rezerwy glukozy. Proszę nas wpuścić! Soli! Komu najlepszej soli? Ceny konkurencyjne! Najlepsza sól w organizmie! Nigdzie nie dostaniecie tańszej! Wspaniała, smaczna sól! Zapraszamy! Soli! Komu najlepszej soli? Tutaj! Tylko u mnie najlepsza morska sól! Naprzód, naprzód, bez guzdrania! Nie zmieniajcie swojego pasa ruchu i nie... Nie przystawajcie! Głowa cała? Ja już nic nie rozumiem, panie poruczniku. Nie wiem, co się z nimi dzieje. To dlatego, że organizm ciężko pracuje.
Metabolizm został przyspieszony przez całe to krążenie hormonów. Tylko popatrz. Widzisz, co się dzieje? Jesteśmy cząsteczkami adrenaliny. Widzę, że macie tu sporo paliwa. Dobrze, bo przybyłyśmy, by wytworzyć energię, wiesz? Do roboty! Jedna porcja glukozy, 6 cząsteczek tlenu. Jedna porcja glukozy, 6 cząsteczek tlenu. Widzę, że mamy coraz więcej siły. Dobrze. Popatrzmy sobie na to. Gdzie są rezerwy? Nie ma glikogenu, a zużycie tłuszczów zajmie za dużo czasu. A serce? E? Co? 130 uderzeń na minutę i żadnych rezerw? 130? Toż to szaleństwo, wyczerpanie. Bardzo niedobrze, bardzo. Jestem wykończony, nie dadzą nawet zrzucić dwutlenku węgla. Tak, chcą od nas więcej tlenu. Ciągle tylko więcej tlenu. Ja już po prostu nie mogę. Taka jest rola erytrocytów. I chociaż czasem bywa nam ciężko, musimy robić, co do nas należy. O! Czołem! Nasi przyjaciele są wyczerpani. To dlatego, że całe ciało jest bardzo zmęczone. O, w to graj naszym wrogom bakteriom, prawda? Niestety tak, pani porucznik. Oddech jest tak przyspieszony, że drobinki pyłu mogą pokonać barierę ochronną. Lepiej to sprawdźmy. Hej, no co? Dziób na kłódkę. Teraz tłuściny popracujecie dla nas. Co teraz robimy? Może by tak zapalonko płuc? Chociaż oskrzela są trochę daleko. Idąc z krążeniem krwi, szybko do nich dotrzemy. To niebezpieczne. Organizm jest chroniony, ale i bardzo zmęczony, a po drodze się ślicznie rozmnożymy. Dobra, chłopaki, glin nigdzie nie widać. Za mną, chodźcie. Naprzód, naprzód, proszę się nie zatrzymywać. Niemożliwe. Takie bakterie na pewno nie istnieją. Owszem, istnieją. Patrz! Żywe okazy! A nie mówiłem, siły obronne organizmu bardzo osłabły. Proszę spojrzeć, kapitanie. Co to jest tam na dole? Dwoinki zapalenia płuc. Są ich tysiące. Musimy je jak najszybciej zabić. Nie działa! Mamy za mało energii. Musimy użyć przeciwciał. To jedyne wyjście. Został tylko jeden sposób zniszczenia infekcji, czyli pomoc z zewnątrz z zastosowaniem antybiotyku. Ale i tak trzeba wezwać nasze posiłki. Uwaga, uwaga! Oskrzela zostały zaatakowane przez dwoinki zapalenia płuc. Zapalenie płuc? Ale to silny chłopak. Wszystko będzie dobrze, wyzdrowieje. Ale jak on je złapał? Musiał się przemęczyć. I żeby sobie jakoś z tym poradzić, hormony uwolniły wszystkie rezerwy. A kiedy rezerwy się zużyły, siły obronne osłabły i zarazki zaatakowały. Ale na szczęście mamy antybiotyki. I co? Kiedy gramy mecz rewanżowy? Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka z o.o.
Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Kamila Klimas-Przybysz, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Wystąpili Wojciech Machnicki, Stanisław Brudny, Marian Opania, Jerzy Łapiński, Julia Kołakowska i inni.